Witajcie kochani na tarot ESME. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych wag na sierpień 2024 roku. Dla Was przygotowałam talię Delight Sear Staro, talię Życie z Aniołami, z której popatrzymy przesłanie anielskie i karty przeznaczenia. Zobaczymy, co pokażą dodatkowo na czytanie, w czytaniu dla Was. Proszę, by nasze wyższe ja nieustannie nas prowadziły zgodnie z naszym najwyższym dobrem. Kochani, w opisie filmu znajdziecie informacje na temat czytań indywidualnych. Jeśli ktoś potrzebuje, zapraszam. Można pisać do mnie na smacontakt.małpa.gmail.com. Zajrzyjcie do opisu. Ok, no dobrze. Wagi. Co dla naszych kochanych wag. Na sierpień 2024 roku Wagi co dla wak Na sierpień 2024 roku. Główna energia dwójka buław. W przeszłości Askielichów. W przyszłości król. Denarów, co będzie Wam pomagać, a z mieczy, co może trochę przeszkadzać, 8 denarów i rezultat. Albo rada, karta sądu ostatecznego. No, bardzo ładne karty. Kapłanka z przełożenia. No, i zobaczmy teraz, kochane wagi, co tutaj ja nie aniołowie chcą Wam jeszcze dodać. Jakie przesłanie, jakie wskazówki dla wak na sierpień 2024 roku od Aniołów? A aniołów, aniołowie mówią: koncentracja, skoncentrujcie się. No, ta koncentracja tu się pokazała, bo jest dwójka buław. To jest właśnie takie spojrzenie, szukanie kierunku, prawda? A dodatkowo, a z mieczy, to już jest taka typowa energia koncentracji. No dobrze, to teraz jeszcze zobaczmy, co z Kart Przeznaczenia tutaj dla Was się pokaże. Co dla. WAK, co dla WAK na sierpień 2024, postaw siebie na pierwszym miejscu, no ważna informacja, okej, okay. no dobrze kochani, to yy, zaczynamy. Ten, ten fokus, on tutaj jak najbardziej może łączyć się właśnie z postawieniem siebie na pierwszym miejscu. Może tak być, że te sprawy, które właśnie w sierpniu będą się pokazywały dla Was, kochane wagi, one właśnie mogą Was na ten priorytet, tak jakby trochę, wypchnąć. Znaczy w tym sensie, że. Uświadomicie sobie, że najwyższy czas właśnie zadbać o swoje potrzeby. I to mogą być bardzo różne rzeczy. To jest czytanie ogólne, więc u jednych osób może to być zdrowie, może trzeba będzie zadbać właśnie o swoje zdrowie. U innych osób o, mo może to być kwestia spraw zawodowych lub nawyków, które macie właśnie odnośnie swojego rozwoju zawodowego, też na przykład, zarabiania pieniędzy i tak dalej. Też jeśli chodzi o relacje jak najbardziej, zwrócenie uwagi, czy nie za bardzo traktuje się po macoszemu w jakiejś relacji czy to w relacji takiej romantycznej, czy w zawodowej, czy jakiejkolwiek innej towarzyskiej, prawda? Więc to postawienie siebie na pierwszym miejscu w tym miesiącu może być naprawdę takie istotne. I skoncentrowanie się na sobie, na swoich celach, na wytyczeniu kierunku. Macie jako główną kartę dwójkę buław. To jest karta wizji, to jest karta, która wskazuje na potrzebę określenia właśnie celu, do którego będzie się zmierzało, prawda? Może niektóre wagi też, biorąc pod uwagę tak bardziej takie klasyczne znaczenie tej karty, tej karty Tarota, może po prostu będziecie zastanawiały się, gdzie pchać na wakacje, prawda? Albo jakieś inne kierunki będziecie konkretnie Związane z jakąś podróżą, wybierały, bo też to tutaj może być. Ale tak szerzej patrząc, jest to określanie jakiegoś konkretnego celu, który zresztą tutaj może być wspierany przez już wcześniejsze na ten temat takie poczucie, bo może to być związane z takim uświadomieniem z taką niesamowitą szczerością wobec siebie. Bo kielichów bardzo często pokazuje mi, że podejmujemy jakieś decyzje albo zwracamy się w jakąś stronę właśnie w związku z tym, że szczerze spojrzymy na jakąś sytuację, że nagle coś szczerze nas zachwyci albo uświadomimy sobie, że to jest właśnie to, że to jest właśnie to i to może być właśnie ta szczerość, serce do czegoś, czyli do kogoś może być, do siebie, może to być jakaś pasja, coś, co Was zainteresuje, coś, co już od jakiegoś czasu, bo to już to jest karta tak jakby w przeszłości, prawda, że już na przykład odkryłyście w sobie pasję, na przykład, nie wiem, do gotowania do szycia, do. Jazdy na rowerze, no to mogą być różne, różne rzeczy, prawda? Coś, co was kręci, tak kolokwialnie mówiąc. Więc będziecie szukać rozwiązań, co zrobić, żeby zrealizować to, co was właśnie będzie kręciło. Macie dwa asy. To jest bardzo dobra taka koincydencja, bo dwa asy w czytaniu zawsze mówią mi o takiej dużej sile przebicia, zwłaszcza jeśli chodzi o te nowe rzeczy, że to, co te świeże energie, takie nowe, które się pojawiają, one tutaj będą wychodziły na ten pierwszy plan i będą wyznaczały nowy rytm, po prostu. Więc też As Mieczy, który pojawia się tutaj jako karta na pozycji, co Wam będzie pomagać, to właśnie będzie to takie świeże spojrzenie, taka świeża ocena być może dotychczasowych działań. Też As Mieczy będzie być może odcinał jakąś przeszłość od przyszłości, prawda? Znaczy, w sensie wyznaczał nowe cele, nowe rozwiązania. Też jak najbardziej ta karta może mówić tutaj o Was, że jakaś, jak, 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 jakieś takie rewolucyjne. Spostrzeżenia możecie mieć tak zwany efekt Eureka, prawda? Że nagle wiecie już co zrobić, wiecie, jak coś rozwiązać. Albo na przykład, o, już dłużej tego robić nie chcę, to też jest wasie mieczy. Już odcinam się od tego, albo od kogoś, prawda? Też tak może być. Ale też może być na przykład zawodowo nagłe zrozumienie, że kurczę, już mogę robić to zupełnie inaczej. Że do tej pory na przykład źle to robiłam, robiłem. Teraz mogę wykorzystać zupełnie inne opcje i, i będzie to dla mnie dużo lepsze, prawda? Więc, też w tym kierunku. Możecie mieć takie rewolucyjne pomysły, więc, też na to zwróćcie uwagę. Ale, też pod kątem na przykład rozwoju osobistego, jest to karta głębokiego zrozumienia, otworzenia się, właśnie takiej otwartej głowy, świadomości, przebudzenia, więc, też. Pozwólcie sobie na to, pozwólcie sobie spojrzeć tam, gdzie do tej pory nie patrzyłyście, otworzyć się na rozwiązania, których do tej pory nie brałyście pod uwagę albo obawiałyście się ich. To jest tutaj w asie mieczy też jest taka pewna odwaga pozwolenia sobie na taki szerszy, na taki, na taki rozmach też jeśli chodzi o poznanie w ogóle. Teraz tak, co wam może tutaj przeszkadzać, co może być kłopotliwe? No, w ósemce denarów w negatywie to jest pracocholizm, to tutaj na to uważajcie. A druga rzecz to też w ósemce denarów to się chodzi na skróty, więc tutaj absolutnie wam odradzam chodzenie na skróty, żeby zrobić coś, aby zrobić na przykład. Um, więc tu. tu y ten, z jednej strony, ten perfekcjonizm, który może być bardzo wyczerpujący, właśnie w ósemce denarów, to też to chodzenie na skróty, takie szukanie takich dróg, żeby zamarkować prawda, jakieś, jakieś wysiłki i tak dalej, to może prowadzić do takiego poczucia. Że jakby to, jakby to powiedzieć, że same będziecie się czuć jak tacy trochę oszuści, żebyście też tutaj, że możecie czuć się też jako osoby, które popełniają takie uczniackie błędy. Więc też nie róbcie tego, nie szukajcie tych dróg na skróty. Też druga rzecz, jest to karta, która może wskazywać na takie. Taką jakąś moment, w pewnych momentach, bo też to nie, tutaj nie chodzi o to, że to będzie cały czas, na pewno tak nie będzie, bo karty tutaj by o tym przeczyły, ale mogą być takie momenty takiego poddania się, takiego, takiego, właśnie takiego, kurczę, no nie wiem jak to zrobić, coś tam, rzucę to w diabły, prawda? Więc w takich momentach na chwilę skoncentrujcie się, właśnie jak będzie, jak będziecie mieć taką tendencję, zwłaszcza działania po staremu, to ta koncentracja i świadomość, że robię to dla siebie, zwrócenie się też tutaj do wnętrza, takiego, takie spojrzenie po nowemu tutaj właśnie, takie skupienie się na sobie. I tutaj nie chodzi tutaj o jakieś egoistyczne takie spojrzenie, tak, żeby to było jasne, że postawienie na siebie na pierwszym miejscu to nie jest egoizm. To jest po prostu bardzo często yy, yy, źle traktowana u nas tutaj yy, asertywność, która bardzo często jest niezbędna. No. Więc w momencie tej koncentracji prawda yy, znajdziecie sposób. Yy, Rozwią żeby rozwiązać wszelkie jakieś takie y, sytuacje, w których trochę ręce wam, wam będą y, opadały. Y, no i teraz tak, y, piękna energia króla y, denarów w kardzie przyszłości. Y, oczywiście to też może być jakaś konkretna osoba, która y, dla Was y, może być dużym wsparciem i też, y, bo to może być szef, to może być. Y, Partner, prawda? Partnerka też, bo tutaj nie patrzymy na płeć, ale ktoś taki, kto, przy, kim, przy, czym, przy kim czujemy się bezpiecznie, więc tutaj w tym kierunku też to może iść. Ale też król denarów oznacza docenienie siebie, postawienie siebie na pierwszym miejscu. To jest skoncentrowanie się na Swojej wartości, na poczuciu własnej wartości, uświadomieniu sobie swoich doświadczeń, spojrzeniu w przeszłość i właśnie docenieniu siebie. Też oczywiście są to wszelkiego rodzaju korzyści materialne, które też w tym, w tym miesiącu mogą do Was po prostu przyjść, czy to w postaci takiego właśnie takiej osoby która właśnie zapłaci wam za wasze wysiłki za tą koncentrację za pracę włożoną i tak czy po prostu sami wypracujecie sobie jakiś bardzo konkretny dochód więc bardzo bardzo dobra energia no, i rezultat Rada jest, e, mamy tutaj e, wspaniałą energię e, Sądu Ostatecznego. Jest to e, karta, oczywiście karmy, prawda? I e, jest to ta tak zwana wypłata, ale też jest to niesamowita energia przebudzenia. To jest tak, jakby jednocześnie można tak powiedzieć, że jednocześnie jest to powrót do siebie, czyli takie poczucie, takie przebudzenie wewnętrzne, ale też niesamowita witalność. Poprawa zdrowia pod każdym względem, poprawa w relacjach, poprawa, jeśli chodzi o sprawy materialne. To też jest wspaniała energia powrotu do wszelkich jakichś zajęć i tak dalej, które kiedyś na przykład zostały z jakichś powodów no, z jakichś zaniedbane albo zaprzestane, a teraz to będzie, będzie można do tego wrócić. Więc też tu pod tym względem na przykład może być powrót do, jakiejś, do pracy, jeżeli, czy znalezienie jakiejś pracy, która by Was interesowała. Też pod tym względem to może być. Ważne, żebyście też dobrze tutaj sobie, kochane, wagi, dobry obrały kierunek. To też jest tutaj bardzo, bardzo ważne. To musi być kierunek płynący właśnie z serca. I wtedy ten sąd ostateczny, ta energia wypłaci Wam właśnie w tej witalności, w tym przebudzeniu. To też jest karta sądu ostatecznego. Jako rezultat też przynosi wszelkiego rodzaju nagrody, takiego właśnie takie związane. Z poszerzeniem świadomości, z przebudzeniem. Bardzo, bardzo piękna energia. Ja myślę też, że wiele osób, dzięki wiele osób spod znaku wagi, w tym miesiącu, dobrze ukierunkowując się, będzie miało takie poczucie samorealizacji, właśnie takiego takiej świadomości. Że moje życie jest na właściwych torach, prawda? Też myślę, że ważną rzeczą będzie uświadomienie sobie swojej własnej mocy, bo w karcie sądu ostatecznego odzyskujemy tę moc, a może to być moc. Zdrowotna, prawda? Może to być y, moc świadomości, w jaki sposób dbać o siebie, y, stawiając siebie właśnie na pierwszym miejscu. To jest też tutaj bardzo ważne. Y, często jest tak, że, no, zwłaszcza u pań, to jest y, częste, że y, najpierw dzieci, potem dom, mąż i tak dalej, a na końcu one same. Tu, y, drogie panie, spod znaku uwagi, w tym miesiącu trzeba sobie powiedzieć, terra ja. Więc zwróćcie na to uwagę, bo tu jest szansa naprawdę na powrót do takiej prawdziwej formy u Was. Naprawdę możecie się bardzo dobrze poczuć, ale wczujcie się w siebie, pozwólcie sobie na to, posłuchajcie, co mówi do was wasza dusza. Dlatego ta koncentracja jest tak ważna w tym miesiącu, bo ona prowadzi was do takiego prawdziwego przebudzenia, takiego prawdziwego. Powrotu do sił witalnych do życia. Wręcz w jakichś ważnych sprawach też, można powiedzieć takiego życiowego, zmartwychwstania, dla niektórych, też tutaj mówię dla niektórych, bo jest to czytanie ogólne, może to być też powrót jakiejś bardzo ważnej dla was osoby, do waszego życia, partnera lub no, kogoś innego, partnerki też, prawda? Więc. Y Mam takie poczucie, że decyzje, które podejmiecie, to to, na czym się skoncentrujecie w tym miesiącu, przyniesie Wam właśnie bardzo duże korzyści. Zwłaszcza jeśli nie będziecie markować pracy, jeśli nie będziecie udawać, nie będziecie ze sobą szczere, to wtedy ta koncentracja Wam się bardzo, bardzo opłaci. Stawiajcie na siebie. Pozdrawiam serdecznie. Kochane wagi, niech ten sierpień przyniesie Wam same yy, najlepsze rzeczy. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!